Siema, no dzisiaj miałem taki zagoniony dzień w pracy, że dogrywam z auta, już jestem po pracy w drodze do domu. Teraz jeszcze kręcę 9 godzin przerwy i wracam do pracy. Znowu jadę na południe do Anglii, pod Boston. I znowu będę wracał drogą 66, a dzisiejszej nocy w niektórych miejscach spadł śnieg, więc jest szansa, że trafi się bardzo pocztówkowy widok w drodze do Penrith jutro, więc być może następny filmik to znowu będzie 66, tylko przysypane śniegiem. A dzisiejszy filmik to droga z Bowness do Kecleston. Po drodze dwa ciekawe przypadki szczęścia i nieszczęścia. Co prawda akurat jest to przewinięte i tak słabo to widać, ale zrobiłem print screeny, czy tam bardziej slajdy, więc coś tam da się zobaczyć. To tyle przyjemnego, oglądajcie i dzięki, że oglądacie. Wyjeżdżamy sobie znowu tutaj z fabryki sałatek, tym razem z innej strony, z innej tak jakby hali. I będziemy jechać z trzema paletkami do takiej jakby niezależnej hurtowni spożywczej. Tam mamy dużo rzeczy z Włoch, ja akurat wiozę oliwę z oliwek, jakieś pancetę, wino do gotowania jakieś specjalistyczne, no i tyle. A jeszcze jakiś inny olej, oliwę z oliwek, olej, wino, wszystko czego Włosi potrzebują. No to idziemy. Tutaj w oddali widać trzy mosty, tak zwane Four Bridges. Ten najdalszy, czerwony, to jest kolejowy, Rail Bridge. Ten tutaj najbliżej to jest Queen's Ferry Crossing. On został oddany do użytku w 2017 przez królową Elżbietę II. Jest traktowany jako autostrada, można nim jechać 70 mil na godzinę, tyle co na autostradzie. I pomiędzy nimi jest Forth Road Bridge. Dopóki nie było Queen's Ferry Crossing, to nim się jeździło, teraz tylko autobusy mogą nim jeździć. I co ciekawe, on do użytku został oddany w 1964 przez tą samą królową Elżbietę II. Nieźle, nie?